Ja, ein hochverdienter Sieg aus meiner Sicht. Z mojego punktu widzenia bardzo mocno zasłużone zwycięstwo. Vor allem, wie wir in der zweiten Halbzeit von der ersten bis zur letzten Sekunde Druck gemacht haben, Fußball gespielt haben. Wir haben gesehen, dass die Mannschaft unbedingt ein Tor erzielen wollte und natürlich uns dann ganz am Schluss gelungen. Die Freude war riesengroß. Glück gehört immer dazu, aber das Glück haben wir uns heute verdient. W szczególności druga połowa, gdzie widać było, że od pierwszej do ostatniej minuty drużyna naprawdę bardzo dobrze grała, wywierała presję, chciała koniecznie strzelić tą bramkę. Oczywiście i to też nam się udało w końcówce. Oczywiście można powiedzieć, że wygraliśmy to spotkanie w końcu szczęśliwie, ale to szczęście było po naszej stronie i to jest też takim czynnikiem, który zawsze jest ważny. Es ist alles andere als leicht, hier zu spielen. Wir haben unsere Erfahrungen und Lehren hier gemacht mit zwei Niederlagen. Na pewno nie jest łatwo tutaj grać. My mamy swoje doświadczenie, które tutaj już zrobiliśmy. Dwa razy przegraliśmy. Dementsprechend war auch die erste Halbzeit sehr hart umkämpft. Kein einfaches Spiel. Es war klar, dass viel Reibung in dieser ersten Halbzeit sein wird, so war es auch. Dlatego ta pierwsza połowa też nie była taka łatwa, było bardzo dużo walki w meczu, dużo iskrzyło i tak też ten mecz w pierwszej połowie wyglądał. Unsere Jungs haben das auch in der ersten Halbzeit hervorragend gemacht, auch nach dem Wechsel von Dominik Zech haben wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen, wir haben unser Spiel durchgezogen und dann zweite Halbzeit, muss ich sagen, großen Respekt, wie die Jungs nach vorne gespielt haben. Nasi chłopcy naprawdę zagrali ten mecz bardzo dobrze, nawet po tej kontuzji Cecha nie wyprowadzili się z takiego spokoju, grali dalej spokojnie, a już w drugiej połowie to naprawdę olbrzymi respekt dla moich chłopców za to, co dzisiaj zrobili na boisku. Es wird jetzt eine sehr lange Nacht, eine lange Rückfahrt, aber ja, die Jungs, wie gesagt, die werden sicherlich nach ein, zwei Stunden müde sein und schlafen. Und wir haben jetzt ein bisschen Zeit durchzuschnaufen, haben ein paar Tage Zeit zu regenerieren und dann werden wir uns wieder voll fokussieren auf das nächste schwere Spiel und auf das Spektakel gegen Lech Poznań. Teraz przed nami długa, bardzo długa droga powrotna. Chłopcy na pewno jeszcze ze dwie godziny będą przeżywali ten mecz, ale są, myślę, tak mocno zmęczeni, że z pewnością zasną. Teraz będziemy mieli też parę dni takiego odpoczynku, regeneracji i przygotowujemy się na następny ciężki mecz, na ten spektakl, który nas czeka w sobotę. Stal Mielec spielt eine hervorragende Saison. Wünsche alles Gute für die nächsten Spiele. Stal Mielec gra naprawdę rewelacyjny sezon i życzę im wszystkiego najlepszego na pozostałe mecze. Wynik oczywiście nie jest dla nas satysfakcjonujący, ale nie zamierzamy z tego powodu płakać ani się urażać nad sobą. Oczywiście oceniając obiektywnie, ten remis byłby dużym sukcesem, bo patrząc na dzisiejszą grę nie mieliśmy żadnych argumentów z przodu i Pogoń była zdecydowanie zespołem lepszym. Natomiast z przodu nie stworzyliśmy praktycznie żadnej sytuacji, może jedną pierwszy połowie, ale byliśmy dobrze zorganizowani w defensywie. Tak? I tutaj chciałbym za to podziękować zawodnikom za zaangażowanie, determinację, konsekwencję w działaniu. Natomiast no, ta konsekwencja nie wystarczyła, bo to najbardziej boli, straciliśmy bramkę w doliczonym czasie gry i szkoda, ale tak jak powiedziałem, wygrana Pogoni zasłużona. Remis byłby być może niesprawiedliwy, ale byłby dla nas sukcesem.